Cześć wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 8. odcinku Crash Mind Over Mutant na Playstation 2. I jak zauważyliście, ten odcinek wyjątkowo jest w postprodukcji, dlatego że doszedłem do wniosku, że 20 epizod, albo 20 misja w tej oto gierce jest jedną z najtrudniejszych misji. Z jakiego to powodu? Otóż m.in. z takiego, że będziemy musieli teraz szukać 3 kości Uka Uka, ponieważ jak pamiętacie, w poprzedniej sesji, w poprzednich 2 albo 3 odcinkach nie tyle co przemierzyliśmy przez szkołę Niny, co jeszcze udało nam się uratować Ukę Ukę jakby rąk Cortexa, ponieważ jak pamiętacie, Uka Uka został uwięziony, ponieważ Cortex miał dosyć jego umoralniania i teraz praktycznie my w pewnym stopniu pomagamy Uka Uka, by Uka Uka mógł później również w małym stopniu wymierzyć sprawiedliwość w stronę Cortexa. Mimo że to się nigdy nie wydarzy, to jednak fajne jest to, że Uka Uka tutaj nie dyskredytuje nas w pewnym stopniu. No i tą część poziomu, jak widzicie, jest dosyć łatwa, ponieważ musieliśmy wejść, nacisnąć przycisk i w zasadzie to tyle, żeby sobie odblokować dalszą część gry, a raczej poziomu. Ja to ogólnie nagrywam z rana, co możecie, że tak powiem, usłyszeć z mojego głosu, że mój głos jest troszeczkę taki, jakbym niedawno co wstał, ale spokojnie, myślę, że wszystko jako tako będzie miało ręce i nogi. No i oczywiście też problem jest taki, że kiedy nagrywam z rana, to najczęściej się, że tak powiem, plączę, więc będę starał się mówić trochę wolniej, ale żeby było to zrozumiałe. Za co ogólnie lubię te lokacje? Przede wszystkim za mrok, który tutaj został nam przedstawiony, i za to, że generalnie jest ona jakaś taka, moim zdaniem, klimatyczna, bo w Titansach nie było żadnej takiej lokacji, takiej w sensie mrocznej, przynajmniej ja nie pamiętam już, a przypomnę, że w Titansy grałem niedawno. Ta, mamy tutaj przedostatnią maskę zebraną. Oczywiście tutaj technicznie to powinna być nasza ostatnia maska, bo jak zobaczycie, to w następnym odcinku, już finałowym odcinku, udało mi się zebrać ostatnią maskę, The Dark Side. Swoją drogą bardzo lubię ten quest zbierania tych laleczek woodu. Ja wiem, że na to mówię maski, ale dla mnie w zasadzie to są takie maski voodoo i laleczki voodoo, więc mówię to, na to raz tak mówię, więc jeżeli komuś przeszkadza, no to może po prostu, nie wiem, powiedzieć, że ej, Pomidor, lepiej jak wymawiasz, że to są, nie wiem, laleczki voodoo albo maski voodoo, no to wtedy jak najbardziej tak możemy pójść na pewien kompromis i będę starał się mówić jedną nazwę, ale raczej to już wątpię, że kiedykolwiek się pojawi. Chyba że będę już kiedyś chciał zrobić V2 z Mind Over Mutant z wersji Xboxowej, to wtedy jak najbardziej bym się mógł do tego dostosować. Prawdopodobnie kiedyś to nastanie, dlatego że będę chciał pewnie kiedyś w koopie z kimś nagrać ten let's play, ponieważ wtedy będę mógł już zrobić te prawdziwe 100%, bo w tym let's playu no niestety nie uświadczycie tego 100%. Z tego powodu, że musiałbym w takim razie podłączyć drugiego pada i praktycznie no wszystko wyglądałoby w bardzo taki, można by powiedzieć, prymitywny sposób. I tutaj mamy cutscenkę z Stenchem, czyli tytanem slash mutantem z Crasha of the Titans, tam wiecie, Skunks. Tylko z tą różnicą, że on teraz ma taki upgrade, bo ma to takie... Ja zawsze na to mówić taką kulę szklaną, coś a la Sandy ze Spongeboba. Nie wiem, może nie umiałem po prostu oddychać w świecie Crasha, dlatego musi mieć tą kulę, ponieważ to jest kula pełna tlenu. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Trochę rozwalają mnie te ręce, a raczej te dłonie Frankensteina, które próbują nas tutaj pokonać. Ja wiem, że oni mają tam specyficzną lub inną swoją nazwę lub inne swoje imię, ale ja na to lubię mówić po prostu dłonie Frankensteina, bo kojarzy mi się to z Frankensteinem i tyle. Oglądało się kiedyś gęsią skórkę, to się wie. Ale dobra, łyk, że tak powiem, jakiegoś napoju, żeby gardło przyczyścić. I jedziemy z koksem dalej. Tak, tutaj jeszcze po środku mamy cień Grimliego, czyli wiecie tego fantoma Grimly, którego już nieraz osiadaliśmy w tej serii. No mogę to powiedzieć, że z 2-3 razy osiadaliśmy go. Stencha sobie oczywiście zostawię, ponieważ w momencie, kiedy będziemy tam wracali, albo zaraz wam o tym opowiem, bo to będzie troszeczkę spoiler, ale zresztą zobaczycie, o co mi chodzi. No tam już się Grimly również pojawił. Chyba go nawet wezmę od razu, bo z tego co pamiętam robiłem też sobie ten upgrade do Grimliego. No właśnie, 3 portale. Zaraz sobie o nich opowiemy pokrótce, o co z nimi chodzi, ponieważ jest to dosyć całkiem ciekawa sprawa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Więc te 3 portale będą zabierały nas do 3 krain. Wampa Island, Wasteland oraz Frozen Coast. I jak doskonale mogliście się domyśleć, to w tych 3 portalach jest po jednej kości, czyli w Wampa Island, Frozen Coast oraz Wasteland jest po jednej kości. I te kości nie są w byle jakich miejscach, tylko są w dosyć specjalnych lokacjach, w tych oto 3 lokacjach, do których właśnie się teraz będziemy między innymi dostawać. Jak widzicie, Wampa Island ma dodatkowy most do, powiedzmy, Uka Tree, bo to miejsce trochę mi przypomina Uka Tree z Crash of the Titans. A we Frozen Coast i Wasteland to zobaczymy, gdzie będą pozostałe kości. Niemniej jednak musimy je skompletować, by Uka Uka nam przyznał, powiedzmy, nagrodę, whatever, jak chcemy sobie to nazwać, byśmy mogli potem pójść dalej z fabułą i przede wszystkim dorwali się do doktora Neo Cortex. I powiem wam szczerze, że ta lokacja jest naprawdę mega ładna. Bardzo mi się podoba, że tak powiem, wejście do tej lokacji i to ogromne drzewo jest po prostu epickie. I tak jak widzicie, udało mi się utrzymać combo 200 ileś, ponieważ czemu by nie, łatwe combo. Przy okazji sobie upgrade'ujemy tych mutantów, będziemy mieli wszystko zaliczone, nie będzie trzeba się o nic martwić, przynajmniej tak mi się wydaje. No ale niestety combo mi bardzo szybko spadło przez kontakt ze Snipem. Ta. Nie mam nic do snajpów, ale szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że tak jak spajki są bardziej upierdliwe w Mind Over Mutant, ponieważ te gnidy potrafią się bronić. I nie mam nic do tego, ja jakby lubię ten upgrade, że o, tytany mogą, czy tam mutanty mogą się teraz bronić. Ale trochę jest to irytujące w momencie, kiedy widzisz, że gra przyznaje ci możliwość zaatakowania i ty atakujesz, ale nagle gra z dupy zablokuje ci tą możliwość atakowania. I potem właśnie wychodzi co wychodzi. Ta sekwencja jest dosyć prostawa, bo tutaj trzeba będzie przede wszystkim pokonać snajpa i za pomocą spowalniania czasu Grimlim trzeba będzie jakoś przez ten tor przeszkód przebiec, a raczej przelecieć w tym wypadku, ponieważ on lata, on nie jedzie, on nie idzie, on po prostu się unosi, ponieważ przypomnę raz jeszcze, Grimly jest fantomem. No tutaj snajpę stwierdziłem, że sobie zabiję, dlatego że no nie byłby mi on do niczego potrzebny, przynajmniej ja tak uważam. No i tutaj bardzo mocno poświęcam fantoma, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu, aż wejdziemy sobie do jednego właśnie z tych oto mini zbiorniczków. Weźmiemy oczywiście czerwoną cebulę, która odratuje jego HP, no i polecimy sobie dalej z koksem. I to praktycznie była chyba jedna z największych głupot, która mogła kiedykolwiek pojawić się w tym let's playu. Serio, to była beznadziejna śmierć i uważam, że taka śmierć nie powinna mieć kiedykolwiek w ogóle miejsca. Ale ja w tym wypadku. Co do moich wspomnień, to z moim kumplem Kasprem, kiedy graliśmy sobie w tę gierkę po raz pierwszy, czyli te 3 lata temu, to szczerze powiedziawszy mieliśmy tylko malutki problem z snajpą, dlatego że wtedy graliśmy bodajże na hardzie albo na medium, już nie pamiętam, który to był poziom trudności, i wiem, że praktycznie no było to dosyć uciążliwe, plus jeszcze nie ogarnęliśmy za bardzo kontroli Grimly, więc za każdym razem wlatywaliśmy w te kamienie, co powodowało, że No moje HP bardzo mocno spadało. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Oczywiście unik w bardzo profesjonalny sposób został wykorzystany. No może tutaj niekoniecznie, ale przynajmniej dużo HP nie straciliśmy, co trzeba tutaj oczywiście podkreślić. No i teraz jesteśmy w głównej kwaterze bossa, czyli Grimly'ego, ponieważ będziemy teraz walczyli z King Grimlym. Czym się różni King Grimly? Tylko tym, że ma troszeczkę inny kolor swojego ciała, to wszystko. W zasadzie to ataki ma wciąż takie same. I jest reprezentowany przez innych swoich baranów, którzy próbują nas zaatakować, więc miejcie to na uwadze. Bo kiedy pokonacie King Grimly'ego, to od razu dostajecie kość Uka Uka, więc... A jako, że już on został pokonany, no to praktycznie mini boss fight mamy zaliczony. Serio, ci mini bossowie tutaj są mega żałośni. A nie, przepraszam, jeszcze tutaj konfrontacja ze snajpami, ale to jest tylko formalność w moim odczuciu. Ale swoją drogą tron, jak i tutaj te witraże wokół tego tronu są jak najbardziej na plus. To mogę pochwalić, bez żadnego tutaj pierdzielenia. No i w taki oto sposób ukończyliśmy pierwszą sekwencję i mamy pierwszą kość z 3. Teraz się chyba nie dziwicie, dlaczego stwierdziłem, że ten odcinek będzie dobrym pomysłem na postprodukcję. Bo mógłbym to oczywiście zrobić w live produkcji, tak jak całą serię, ale prawdę powiedziawszy uważam, że to jest taki side quest, który troszeczkę jest czasochłonny i trochę nie miałbym o czym tutaj porozmawiać z wami. Jak sami zresztą widzicie, na razie się przez 12 minut skupiam. No trochę więcej, bo w sumie jeszcze jest tam sekcja przed odcinkiem, gdzie w postprodukcji pokazałem jedną z voodoo masek, które pominąłem. Voodoo masek, nie voodoo. Ale no, jak widzicie, póki co gadamy tylko o gierce, ale to się pewnie za niedługo zmieni, dlatego że no, są ciekawsze trochę tematy i na razie i tak nic szczególnego się nie dzieje. Dla osób ciekawskich tutaj zrobiłem sobie save state'a i od razu się wytłumaczę dlaczego, ponieważ od bodajże tego momentu, kiedy teraz widzicie właśnie na ekranie, emulator lekko mówiąc mi świrował i w niektórych miejscach, kiedy chciałem zapisać gierkę, to miałem po prostu problem, bo emulator widział, jakbym miał przepełnioną kartę pamięci, co oczywiście mi się nie podoba i to bardzo mi się nie podoba. Mount Grimly, Góra Grimly. Oczywiście, że tak. No i tutaj oczywiście dzięki temu, że mamy Grimly'ego, to teraz możemy atakować kaktusy, z których będą wypadały dla nas mojosy niebiesko-purpurowe, fioletowe. I w ramach przypomnienia duże niebieskie dają ci sporo mojosów, a duże fioletowe również. Więc bierzcie to pod uwagę, bo fioletowe bodajże dają 5, z tego co zauważyłem, więc jest to całkiem pokaźna liczba i uważam, że jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, olać sobie te mojosy, to trochę zrobiłby dla mnie głupotę, dlatego że jeżeli zależy ci na upgrade'owaniu wszystkich mutantów, Crasha i ogólnie wszystkich tam postaci, którymi możecie grać, to jak najbardziej polecam zbieranie mojosów, bo kiedy masz combo razy 20 lub 40, albo czasami nawet 60, to praktycznie upgrade za upgrade'em jest w stanie ci bardzo szybko wlecieć. I nie tylko to ja potwierdzę, ale też wiele speedrunnerów, wielu long playerów i wielu let's playerów, nawet nie tylko w Polsce, a za granicą, może to potwierdzić. I też warto tutaj wspomnieć o tym, że kiedy zbieramy sobie mojosa razy 2, to te małe mojosy, te takie małe niebieskie i małe różowe zaczynają się powiększać, dzięki czemu dają ci troszeczkę więcej niż powinny, bo w końcu masz combo razy 12, czyż nie? I tam oczywiście mamy ostatnią lalkę voodoo, albo maskę voodoo, jak chcemy sobie to nazwać. Jest to maska z Crashem. Oj, to była bardzo wielka głupota, ale no niestety, za głupotę trzeba w większości płacić, tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, przepraszam, to nie była ostatnia, to była przedostatnia, ale ostatnią również zobaczycie w tym bodajże odcinku. A jak nie w tym, to w następnym, czyli w ostatnim odcinku zobaczycie ostatnią maskę crashową, dzięki czemu będę mógł powiedzieć, że wszystkie crashowe maski mam zebrane i ogólnie wszystkie te maski Woodu miałem zebrane z gierki, z tego co pamiętam, bo miałem jeszcze za strefę Niny, z Frozen Coast też wszystkie i z Bagien też wszystkie, więc no mogę powiedzieć, że mam wszystkie zebrane. No i teraz robimy czasówkę, którą w tym wypadku przyspieszyłem, dlatego że jest to element, który już nieraz widzieliście w tym let's playu, a mianowicie niszczenie skrzynek. Te challenge są praktycznie bardzo, można by powiedzieć, że średnio oryginalne, dlatego że w większości one się powtarzają i bazują na tym samym, więc skoro bazują na tym samym i się powtarzają, no to po co jakby je zostawiać normalnie, skoro możemy je lekko mówiąc przyspieszyć. Tak jak zrobiłem to ja. Bo też trochę czas zaoszczędzamy. A nie ukrywajmy, Wasteland jest dosyć ogromną lokacją, co powoduje też, że szukanie tych skrzynek w tej sekcji troszeczkę trwa wieczność. No i w taki oto sposób zaraz dojdziemy, a raczej dojedziemy do ostatniej skrzynki, która jest właściwie tutaj. I mamy cały challenge sukcesywnie zaliczony. Więc dlatego może i nie jest to growe 100%, no bo żeby mieć growe 100% musiałbym zaliczyć wszystkie misje opcjonalne i przede wszystkim grę w koopie przejść. To mogę sobie troszeczkę zaliczyć te 100%, że jednak zrobiłem, bo jednak pokazałem wam wszystkie te challenge, które można było zrobić jako misje opcjonalne. Bo nie ukrywajmy, ale te czasówki to też po części są misje opcjonalne, więc technicznie zrobiłem 100%. Przynajmniej w moim takim odczuciu. A jeżeli są osoby, które uważam, że nie zrobiłem, no to okej, możecie wyznawać zasadę tego growego 100%. Ja oczywiście do tego nic nie mam, bo któż ja jestem, żeby komukolwiek zmieniać poglądy, no jestem nikim tak na dobrą sprawę, żeby zmieniać komukolwiek poglądy. Jeżeli ktoś chce wyznawać taki pogląd, spoko, ja do tego absolutnie nic nie mam. No i lecimy sobie z kombem. Czemu by nie? Ogólnie to tak powiem wam szczerze, że troszeczkę jest mi przykro, że ten cykl maratonów Crasha dobiegnie końca, no bo poza N-Sane Trilogy, który technicznie będzie taką bardziej podróżą do Crasha 4, no to już raczej maratonu Crasha nie ujrzycie na kanale, bo praktycznie wszystkie gry, które chciałem ograć, to już ograłem na kanale, bo Mind Over Mutant to jest ostatnia gra, która w momencie, kiedy zakładałem kanał i kiedy można by powiedzieć startowałem z maratonami Crasha, to Mind Over Mutant miała być ostatnią grą z serii Crash Bandicoot i to miało być taki wielki finał serii na moim kanale. Ale jako że w 2017 powrócił N-Sane Trilogy i Nitro Fueled i teraz nowe gry wychodzą z serii, no to wiadomo, że Mind Over Mutant już nie będzie ostatnią grą. Ale mogę powiedzieć, że jest ostatnią grą, jeżeli chodzi o taki klasyczny maraton Crasha, no bo jednak to jest cykl, który już prowadzę od 6 lat i prędzej czy później musiałbym to wszystko skończyć, w sensie jeżeli chodzi o maraton Crasha, of course. O, i tutaj mamy kolejną maseczkę Woodu, laleczkę Woodu, Hot Stuff. Dobra, czyli to jest jakby jeszcze lalka Woodu za Wasteland. Bo tam nawet była informacja, że teraz mamy Wasteland zaliczony 100%, ponieważ mamy wszystkie laleczki Woodu. To w ogóle była głupota, ponieważ ten Snipe technicznie z powrotem wszedł do góry, więc nie wiem jakim cudem gra zaliczyła to jako śmierć, ale okej. Niech będzie, gra w końcu wie lepiej. No. No więc osoby, które nie wiem, nie mogą się doczekać nowych let's play z Crasha, czyli tam z Crasha 4, N-Sane Trilogy, mimo że N-Sane Trilogy już też ogrywałem na kanale, ale odcinkowo tego nie ogrywałem, więc to będzie jakby coś troszeczkę też nowego. No to myślę, że będą zadowolone, ponieważ teraz już będziemy szli tylko z nowymi grami Crasha. Ale, bo wiem, że pewien widz, dokładnie to Volvoman, którego serdecznie pozdrawiam, wspominał mi o tym, to myślę, że wspomnę to też tutaj. Troszeczkę się zaciąłem, ale już oczywiście wracamy na właściwe tory. Mianowicie jest taka gra jak Crash Bandicoot 99X na konsolę Tiger, coś tam, nie pamiętam jak ta konsola się oczywiście nazywała. Jest to ta sama jakby konsolka, na którą wyszła taka wspaniałość jak Sonic Jam. I chciałem zagrać w tę gierkę, ponieważ byłem dosyć zainteresowany, ale gierka dla mnie wypada średnio. Więc pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem będzie na temat Crasha Bandicoot 99X zrobić materiał. Aczkolwiek od razu mówię, nie nastawiajcie się, że to będzie jakiś materiał chwalący, bo gierka mi osobiście nie przypadła do gustu, mimo że jest ona na taką handheldową konsolę. To jednak może komuś innemu przypadnie, ale mi osobiście nie przypadła ona do gustu, tak moim skromnym zdaniem. I w ogóle jesteśmy w sekcji, w której nas nigdy jeszcze nie było, bo jest to ekskluzywna ścieżka tylko i wyłącznie do maski, a raczej do maski, do kości Uka Uka. Bo nie ukrywajmy, ale tutaj właśnie są te kości Uka Uka i jakby to można byłoby powiedzieć, jest to ekskluzywna ścieżka, która się odblokowywuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy właśnie mamy iść stoczyć walkę z minibossem, żeby zdobyć tą właśnie kość Uka Uka. I jeden z tych Rhino Rollerów mini uciekł, ponieważ tak to jest Young Rhino Roller. A teraz czas na konfrontację z Spike'em jako minibossem, a raczej nie wiem w sumie jak go nazwać, ponieważ jedyne czym się ten Spike różni, znaczy Snipe, przepraszam. Jedynie czym Snipe się różni w tym wypadku to to, że on praktycznie może rapid fire'ować w pewnym momencie, co może po części utrudnić tego bossa, ale to tylko tam po części. Ja troszeczkę głupotę zrobiłem, ponieważ swojego Snipe'a zabiłem, ale jak widzicie ten miniboss nie był jakoś super trudny, praktycznie tyle. Nawet nie próbował wzywać posiłków ani nic, po prostu dał dupy po całości i tak to się właśnie w jego przypadku skończyło. Hero defeated. Ta, bohatera pokonaliśmy. Bohatera czego? Bohatera chyba tej lokacji. No bo taki z niego bohater jak 150 dosłownie. Ale przyznam, że ta lokacja ma ambicje na jakiś poziom w tej gierce, w sensie na taki zwykły poziom, taki platformowy poziom, a nie na jakąś walkę z minibossem, który tylko tyle ci daje, że masz tą kość Uka Uka. No i co? Wasteland zaliczony, Wampa Island zaliczone, więc teraz czas na Frozen Coast, czyli właśnie na tą oto zimową lokację. I szczerze troszeczkę się dziwię, że ja w ogóle nie poruszyłem tego tematu, że te wszystkie światy mają swoje nazwy, że właśnie lokacja zimowa to jest Frozen Coast. Pewnie dlatego, że też nie wiedziałem, bo nie ukrywajmy, ale jakoś nie przywiązuję wagi do nazewnictwa w tej gierce, jeżeli chodzi o te światy, bo dla mnie to jest po prostu kraina lodu i tyle. Nie widzę sensu jakby nadawać temu specjalnego, tej krainie specjalnej nazwy. Jesteśmy w miejscu, gdzie wyżej byłaby właśnie ta laleczka Woodu, która oczywiście zadebiutowała nie z mojego oczywiście gameplaya, tylko z gameplaya kogoś innego, bo zapomniałem po prostu tego nagrać. No ale przynajmniej macie teraz taki jakby podgląd na to, jak to mniej więcej się prezentowało. W ogóle dziwi mnie fakt, że te 4 lata temu, w sumie sorry, nie jakie 4, te 6 lat temu, kiedy zapowiadałem maraton Crasha, to się mega hypowałem na Mind Over Mutant i teraz się tak zastanawiam dlaczego, bo nie ukrywajmy, to nie jest może zła gierka, ale jakbym miał porównywać między Titansami a Mind Over Mutant, to szczerze powiedziawszy Mind Over Mutant wypada troszeczkę gorzej, mimo że w pewnym stopniu udoskonalił pewne aspekty gameplayowe, pewne aspekty graficzne i wiele, naprawdę wiele innych, jak chociażby to, że mutanty mogą teraz sobie skakać, to wbrew pozorom jest trochę gorszą grą, bo ja nie lubię właśnie, to prawdopodobnie będę też poruszał w finałowym odcinku, na 100% będę to poruszał w finałowym odcinku, bo finałowy odcinek to będzie takie podsumowanie ogólnie maratonu Crasha, jak i moich spostrzeżeń. na temat tej gierki. Ale jest coś, czego troszeczkę nie lubię w tej gierce, a mianowicie tego, że humor tej gierki, bo jakby okej, Titansach i Mind Over Mutant bazują na tym samym humorze, może dość prymitywnym, ale jednak tym samym. To jednak Titansy wydaje mi się, że miały mniej szkodliwy humor niż Mind Over Mutant. I co mam na myśli przez słowo szkodliwe? Nie mam na myśli tego, że o, ten humor jest jakiś, nie wiem, najgorszy z najgorszych i w ogóle powinno się zakazać humor tego typu, ale mam jakby takie swoją luźną dygresję co do tego, że mnie osobiście trochę irytuje humor w Mind Over Mutant, bo jest on może nie tyle co przesadzony, co jeszcze jest... Wydaje mi się, że gra próbuje na siłę mnie zmusić do tego humoru i to jest coś, czego ja bardzo nie lubię w tej gierce, bo jest to mega irytujące wbrew pozorom. To jest taki sam dosłownie przykład jak z Undertale, że Undertale, mimo że ma taki swój dosyć czasami może i śmieszny humor, to jednak w większości Undertale troszeczkę próbuje cię zmusić do tego humoru, mimo że ty możesz się z tym publicznie nie zgadzać, to Undertale chce ci na siłę ten humor wpychać do gardła. I to samo jest właśnie z Crashem Mind Over Mutant. Bo naprawdę mega mnie irytuje fakt jak chociażby Dr. Neo Cortex, który w Of the Titans, Twinsanity i w wielu poprzednich grach panicznie się bał Uka Uka, wręcz można by powiedzieć, że nie chciał z nim wchodzić w żadne zatargi. A w tej części gry zrobili z niego takiego ultra pro kozaka, że o, co to dla mnie, Uka Uka dla mnie jest nikim teraz. I okej, możecie do mnie powiedzieć, że ale pomidor to jest takie czepianie się na siłę. Okej, macie jak najbardziej rację, możecie tak uważać, że to jest czepianie się na siłę. Ale wyrażam po części też swoje zdanie, jeżeli chodzi o postać Cortexa, którą moim zdaniem w Mind Over Mutant totalnie zniszczyli. Bo o ile Cortex był w miarę znośny w Titansach i Twinsanity, tak tutaj osobiście działa mi on już na nerwy. Przy każdej możliwej cutscence działa mi on po prostu już na nerwy. Ale cóż, no musiał być jakiś powód, że Cortex się tak zachowuje, no bo przecież pogodził się z Embryo, który swoją drogą wydaje się chyba najnormalniejszy z całej tej ekipy, bo nawet Engine jeszcze bardziej został spierdzielony z tego, co zauważyłem. Całe szczęście, że Tiny Tiger się tutaj nie pojawia, bo nie przeżyłbym kolejnej dawki cringe'u. Wystarczy, że musiałem go znosić w wersji na PS2 i w wersji na Nintendo DS, bo niby on się tam pojawił, wiadomo, w wersji na Game Boy Advance, ale bądźmy szczerzy, ponieważ w wersji na Game Boy Advance nie ma żadnych voice actingów, to moje uszy, że tak powiem, nie ucierpiały, a były wręcz uspokojone od tego jazgotu Tajniego Tigera, pseudo-Tajniego Tigera. Bo ja bym mógł nawet go nazwać za przeproszeniem Pizda Tiger, bo tak on się zachowuje jak skończona Pizda Tiger. Ale to jest oczywiście moje ponownie zdanie. O, i mamy wszystkie tutaj upgrade dla Grimly'ego. Ta, i przy okazji dwie misje opcjonalne zaliczyłem. Ale może kiedyś, mówię, jak nabędę sobie Xboxa 360 z Mind Over Mutant i Titansami, to być może zrobimy sobie obie te gry na 100% po raz kolejny. W sensie Titansy po raz kolejny, a Mind Over Mutant po raz pierwszy, bo wtedy będę miał możliwość grania w koopie, a bądźmy sobie szczerzy, o ile Titansy da się przejść w pojedynkę, tak Mind Over Mutant widać, że zostało bardziej zrobione z myślą o koopie, więc przechodzenie w pojedynkę Mind Over Mutant jest bardzo czasochłonne, bardzo monotematyczne, monotonne i bardzo takie mech w moim odczuciu, w moim bardzo polskim, bo w końcu jestem Polakiem, odczuciu. Tutaj ponownie minionki nas atakują. W sumie to jest chyba taka mieszanka Brat Girl z tymi. Boże, jak oni się nazywali. Aż zapomniałem, te pierwsze minionki. Jak one się nazywały? Kurde, nie pamiętam. Szczerze powiedziawszy, zapomniałem. Ale to jest najmniej istotne. Wiecie, o jakich mi minionków chodzi. Tych pierwszych z Titansów. A jak sobie nie przypomnę, to w sekcji komentarzy albo w montażu napiszę, jak dokładnie się nazywali, o ile sobie przypomnę po odcinku. Tak więc lecimy z koksem, nie ma tutaj czasu do stracenia, trzeba tutaj wszystkich powybijać. Nasze towarzystwo trzeba powybijać, bo nie może tak być. Co oni sobie wyobrażają, że co oni mogą strzec tych kości Uka Uka? No kto by pomyślał. Ta, i tutaj wam przy okazji pokazuję, ile opcjonalnych misji udało mi się zaliczyć w trakcie tego nagrywania gameplaya. Pewnie w ostatnim odcinku tam jeszcze coś zaliczę z opcjonalnych misji, ale to szczerze bym raczej wątpił. Ta, i tutaj oczywiście ostatnia opcjonalna misja wymaga od ciebie 75% gry zaliczenia, więc no ale dobra. W takim razie lecimy ponownie z koksem. Tutaj był oczywiście widoczny load state, ponieważ chciałem bardzo mocno combo 20 utrzymać i lecimy z koksem bez zbędnego przedłużania. O, tamte chyba minionki nazywają się Ratlikan. Tak, Ratlikan. Teraz sobie właśnie przypomniałem. Widzicie, jak ja jestem dobry? Że o takich rzeczach dopiero pod koniec przypominam. Ale lokacja wbrew pozorom jest mega fajna. Taki gejzer na środku z owocem Wampa. I po boku taka para wodna. Czemu on ma w ogóle świecące nozdrza? Czemu mu się oczy nie świecą, tylko nozdrza? Tak się z ciekawości zapytam. Mission complete. Teraz następna misja to jest powrót do Uka Uka, więc to jest jedna z bardzo krótkich misji, bo dosłownie musimy wrócić do Uka Uka i tyle w zasadzie. Ale my tego sobie oczywiście nie zrobimy w tym odcinku, dlatego że ten odcinek miał skupić się tylko i wyłącznie na kościach Uka Uka, no i na misjach pobocznych, które zresztą teraz wam pokazuję. To jest m.in. pierwsza misja w Wasteland, gdzie musimy zebrać 50 zielonych mojosów, ale jako że wy to już nieraz widzieliście, to postanowiłem wam to przyspieszyć, tak samo jak kolejną misję poboczną, ale zanim pokażę wam kolejne misje poboczne, to warto byłoby cofnąć się tutaj, ponieważ mamy tutaj coś a la prowizoryczną strzelnicę. I kiedy zestrzelimy wszystkie tutaj tarcze, to pojawi się za nami platforma, która zabierze nas do ostatniej maski Crasha. To była ostatnia maska Crasha? Tak, wydaje mi się, że to była ostatnia maska Crasha. I nie myliłem się. Crash Woodoodles mamy zaliczone, dzięki czemu będziemy mieli wgląd na koncept arty, których w tym let's playu chyba nie będę pokazywał, ponieważ i tak nie zrobiłem 100%, więc nie ma to najmniejszego sensu. Tu z kolei mamy opcjonalną misję w, można by powiedzieć, bagnach, gdzie po raz pierwszy leciliśmy do Cruncha. I jak widzicie, misja opcjonalna numer 1 polega na tym, że musieliśmy 10 skrzynek zniszczyć. Co mogliście zauważyć, że miałem wczytanie load state'u, ponieważ trochę byłem nieziemsko striggerowany tym, że zostałem trafiony w najmniej oczekiwanym momencie, co spowodowało, że musiałem całą misję opcjonalną od zera robić. Junk Dulls mamy również zaliczone, ponieważ to była ostatnia Junk Dulls, która na nas czekała u góry. 21 z 32 upgrade'ów Crasha mamy zebrane. I teraz ostatnia misja opcjonalna, która polega na zebraniu 70 zielonych mojosów. I jest ona troszeczkę trudna przez koła zębate, które są w stanie spowodować, że spadniesz w najmniej oczekiwanym momencie w dół. No ale dobra, myślę, że to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten let's play wam się podoba, jak i te odcinki, że jestem informatywny itd., itd. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.